Dzień dobry Państwu. Ronald Lasecki przed kamerą. Witam w kolejnym przeglądzie geopolitycznym. Trochę nieregularnie nam te przeglądy wychodzą, ale dziś będzie, proszę Państwa, wydanie specjalne, ponieważ jak może niektórzy z Państwa zauważyli, 25 lutego odbyły się wybory deputowanych. W sąsiednim państwie na Białorusi. Ja miałem być przyjemność na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi obserwatorem, za tak zwanym niezależnym obserwatorem zagranicznym tych wyborów. No i w związku z tym chciałem się z Państwem podzielić swoimi impresjami z tego, z tej właśnie misji. Może pokażę na początek. O, tutaj nie wiem czy widać legitymacja obserwatora zagranicznego. Jak ktoś cyrylicą nie czyta to tu jest po angielsku. E, przyjechaliśmy sobie na Białoruś proszę państwa 24, 24 lutego e, i tego już dnia odbyła się pierwsza z konferencji prasowych Centralnej Komisji Wyborczej. Główną postacią tej, tej konferencji był przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej. Igor Wasiljewicz Karpienko, obecni byli dziennikarze z Federacji Rosyjskiej, z innych państw, wspólnoty niepodległych państw. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, to ta organizacja wciąż jeszcze istnieje. Między innymi właśnie z niej było najwięcej obserwatorów zagranicznych na wyborach białoruskich. Tego samego dnia proszę Państwa na zaproszenie, czy w zasadzie no, z inicjatywy władz białoruskich, w Teatrze Opery i Balletu w Mińsku odbył się taki uroczysty koncert dla obserwatorów. Tam wystąpiły zespoły. Zespół baletowy, białoruski, kilka zespołów takich muzycznych, nazwijmy to, które prezentowały repertuar no, powiedzmy, muzyki etnicznej, upamiętnienia Wielkiej wojny ojczyźnianej, które się okazało, odgrywa bardzo istotną, centralną, wręcz rolę w polityce historycznej i tożsamości współczesnej Białorusi. I też była taka część współczesna, mająca Zaprezentować Białoruś jako, no, cytuję tutaj refren jednej z piosenek, kraj dobrych ludzi. E, tam prawda, rzemieślnicy, tam przedstawiciele rzemiosła byli tam e, prawda, ustylizowani, znaczy na przedstawicieli rzemiosła, artyści, dzieci, e, młodzież tak zwana utalentowana ze szkół artystycznych. Zaprezentowali nam taki repertuar, Tuar muzyczno-wokalny, bardzo, bardzo przyjemny koncert zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I chyba na wszystkich, proszę Państwa, zrobił bardzo duże wrażenie, bo no, to naprawdę było takie, takie monumentalne, bardzo. Nawet jeżeli ktoś, jak ja na przykład, niekoniecznie odnajduje się w narracji o wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej, no to właśnie to, to wystąpienia artystów, które. No, akcentowały na przykład e, tam straty Białoruskie związane ze spalonymi w czasie II wojny światowej wsiami. Z poległymi na froncie żołnierzami to wszystko robiło naprawdę bardzo duże wrażenie, było bardzo sugestywne. Wracając natomiast do samych wyborów, to proszę Państwa, powiem Państwu, może wyjdę od tego, jak, jakie ciało było wybierane. To były wybory do Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej Białoruskiego Parlamentu. Białoruski Parlament, czyli Zgromadzenie Narodowe składa się z dwóch izb. Właśnie wspomniane Izby Reprezentantów liczącej sobie 100% 60 deputowanych oraz Izby Wyższej Rady Republiki, która liczy sobie 64 członków niedeputowanych. To jest ważne, gdy się czyta konstytucję białoruską, to właśnie no, no, posłowie zasiadający w Izbie Reprezentantów są określani mianem deputowanych, natomiast senatorowie jeśli można tak powiedzieć zasiadający w Radzie Republiki określani są mianem członków Rady Republiki i to nie jest przypadkowe proszę państwa 64 osobowa Rada Republiki jest ciałem pochodzącym z wyborów pośrednich system wyboru jest dość skomplikowany sześciu spośród tych 64 członków mianuje prezydent Biał Białorusi, pozostali natomiast są wybierani przez um... Z zebrania rad rejonowych poszczególnych obwodów. Białoruś dzieli się na sześć obwodów i miasto stołeczne Mińsk. Obwody z kolei dzielą się na rejony. W każdym z obwodów są też miasta, miasta obwodowe, i z kolei w każdym z rejonów są miasta rejonowe. Najniższym szczeblem samorządu i zaraz podziału terytorialnego są gminy wiejskie i tak zwane osady pasjąłki. Ich jest najmniej tam, jeśli dobrze pamiętam zdaje się, że, że w tych wyborach do, do władz lokalnych, bo oprócz Izby reprezentantów były wybierane też właśnie władze lokalne. O czym za chwilę Państwu powiem. Wybierano, wybierano deputowanych do ośmiu takich właśnie pasjałków, ośmiu osad. To jest coś pomiędzy osiedlem a taką większą wsią. Tam właśnie pasjałki posiadają własny, własny samorząd. No i wracając do, do Rady Republiki, to pozostali, znaczy oprócz tych sześciu członków mianowanych, przez prezydenta pozostałych 58 jest wybieranych przez zgromadzenia deputowanych rejonowych poszczególnych obwodów. Spośród kandydatów deputowanych rejonów i miast obwodowych. Na, na, wspólnym na wspólnym posiedzeniu zbierają się deputowani miast rejonowych, miast obwodowych danych obwodów i rejonów danych obwodów. I właśnie takie gremia wybierają członków Rady Republiki spośród kandydatów, których wskazać, wskazywać mogą Rady przedstawicielskie i komitety wykonawcze poszczególnych rejonów i miast obwodowych. Tak, na wspólnych posiedzeniach, znaczy w poszczególnych rejonach odbywają się wspólne posiedzenia rad i komitetów wykonawczych, tam są wyłaniani kandydaci i następnie na wspólnym dla danego obwodu posiedzeniu członków właśnie rad miast obwodowych i rad poszczególnych rejonów. Spośród tych kandydatów wybieranych jest wybierani są członkowie Rady Republiki. Także ten system wyborczy do Rady Republiki jest dosyć skomplikowany. I zapisy konstytucji do niego się odnoszące są moim zdaniem dość mętne. Trzeba sięgnąć do kodeksu wyborczego Republiki Białorusi, żeby tam w odnośnych paragrafach znaleźć doprecyzowanie, o co tak naprawdę chodzi w wyborach do Rady Republiki. W każdym razie, jeśli chodzi o rozdział kompetencji między Izbą Reprezentantów a Radą Republiki, to Izba Reprezentantów zajmuje dominującą pozycję, jeśli chodzi o proces ustawodawczy. you <sighs> Prezydent ma prawo weta zawieszającego, ale Izba Reprezentantów większością dwóch trzecich głosów swojego składu, swojego pełnego składu może to weto przełamać. Jeśli chodzi natomiast o Radę Republiki, czyli Izbę Wyższą, to jej kompetencje odnoszą się przede wszystkim mają charakter kreacyjny i są współdzielone z prezydentem, to znaczy prezydent za zgodą Rady Republiki mianuje na przykład przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądu Konstytucyjnego itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w ostatnim referendum republikańskim z 27 lutego 2022 roku do rangi konstytucyjnej zostało podniesione ciało wcześniej, którego jakby status był wcześniej niesformalizowany, ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe. Tutaj jakby proces wyłaniania tego ciała jest jeszcze mniej przejrzysty niż w przypadku Rady Republiki, zwłaszcza, że pierwsza pięcioletnia kadencja rozpocznie się dopiero właśnie w tym roku, po, po wyborach, których byłem obserwatorem. w Skład Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, które liczyć ma sobie w sumie 1200 delegatów, mają bowiem wchodzić między innymi członkowie Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego. Czyli najpierw trzeba było wybrać Izbę Reprezentantów, żeby mogło się uruchomić proces wyłaniania Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego. I ogólnobiał. Białoruskie Zgromadzenie Ludowe, które ma reprezentować oprócz deputowanych do Izby Reprezentantów, również tam samorządy terytorialne, różne segmenty administracji państwowej, administrację prezydenta, partie polityczne i inne, takie istotne składowe białoruskiej wspólnoty politycznej, ma wyznaczać i w dużej części też realizować strategiczne kierunki rozwoju, państw, rozwoju kraju i Polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Jego stałym, ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe ma się zbierać raz do roku na sesję plenarną, natomiast jego stałym ciałem ma być prezydium z przewodniczącym na czele którym prawdopodobnie zostanie obecny prezydent Aleksandr Łukaszenko. No, ale to jeszcze zobaczymy sobie w nadchodzących miesiącach, jak to będzie dokładnie wyglądać. W każdym razie Izba Reprezentantów w białoruskim systemie politycznym reprezentuje, można powiedzieć, taki komponent ludowy. Tak? o ile cały ten system, będący tak naprawdę systemem instatu na scendi po kryzysie z 2020 roku związany z wczesnymi wyborami prezydenckimi. Pamiętamy te zamieszki, czyli powiedzmy, jakąś próbę rewolucji kolor kolorowej na Białorusi ówczesną. Ostatecznie, na szczęście, zakończoną niepowodzeniem. Od tego czasu prezydent Łukaszenko i jego administracja pracują nad reformą białoruskiego systemu politycznego w kierunku czegoś, co moim zdaniem można nazwać demokracją nieliberalną bądź też synarchią czyli na no takim systemem, w którym różne kolektywne ciała reprezentujące różne segmenty istotne z punktu widzenia funkcjonowania białoruskiej wspólnoty politycznej będą właśnie we wspomnianym ogólnobiałoruskim zgromadzeniu. Ludowym reprezentowane. W tejże, w tymże systemie synarchicznym, który się wyłania na naszych oczach, Izba Reprezentantów ma być, no ma wykanalizować w sobie element ludowy. No i dlatego właśnie wybory do Izby Reprezentantów są wyborami bezpośrednimi. Białorusini wybierają 110 deputowanych, wybory odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych partie polityczne są dość słabe na szczęście moim zdaniem niezbyt licznie reprezentowane w wyborach które zostały przeprowadzone 25 lutego akurat E, 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 najwięcej deputowanych zdobyła białoruska partia Białoruś, na czele której stoi Aleksandrowicz Romanow. Kolej 51 mandatów, kolejna komunistyczna partia Białorusi z sekretarzem generalnym Aleksiejem Nikołajewiczem Sokołem zdobyła już tylko 7 mandatów. Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi, na czele której stoi Olek Siergiewicz-Hajdukiewicz, zdobyła jedynie cztery mandaty. Wreszcie Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości z przewodniczącym Aleksandrem Mikołajewiczem Żyźniakiem zdobyła jedynie osiem mandatów. Dlaczego partie polityczne na Białorusi są tak słabe, proszę Państwa? Wskazuje się kilka powodów. Po pierwsze, wspomniane jednomandatowe okręgi. Wyborcze w wyborach do Izby Reprezentantów i też do rad lokalnych o czym za chwilę. Po drugie, Białoruś ma specyfiką białoruskiego parlamentaryzmu, jest coś w rodzaju takiego mandatu quasi imperatywnego. Znaczy, deputowani do Izby Reprezentantów nie są co prawda związani instrukcjami wyborczymi wyborców, ale są zobowiązani przynajmniej raz do roku składać w swoim okręgu wyborczym sprawozdanie ze swojej działalności w Izbie Reprezentantów, w komisjach generalnie ze swojej działalności publicznej i z realizacji swojego programu wyborczego. I proszę Państwa, również w czasie kadencji Izby Reprezentantów deputowani mogą zostać odwołani przez wyborców z danego okręgu w głosowaniu powszechnym, pod warunkiem, że wniosek o takie odwołanie złoży co najmniej 20% uprawnionych, 20 uprawnionych do głosowania w danym okręgu i że w głosowaniu większość głosów Opowie się za odwołaniem danego deputowanego. Poza tym sam prezydent Aleksandr Łukaszenko no jest niechętny rozbudowie systemu partyjnego, obawiając się całkiem słusznie, że partie polityczne mogłyby stać się alternatywnym wobec administracji prezydenta ośrodkiem władzy. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi i Prokuratura Białorusi poddają partie polityczne bardzo szczegółowej kontroli pod kątem przestrzegania przez nie obowiązującego prawa i nakładają też rozmaite obostrzenia na zarówno rejestrację partii politycznych, jak i jej, ich działalność. W ostatnim czasie zresztą te obostrzenia, Ostrzenia zostały jeszcze bardziej zaostrzone i z piętnastu jeszcze do niedawna istniejących na Białorusi partii politycznych legalnych pozostało tylko te cztery, które Państwu przed chwilą wymieniłem, czyli Białoruska Partia Białoruś, Komunistyczna Partia Białorusi, Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi oraz Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości. Najciekawszym przypadkiem jest z tego, z tej grupy, z tych czterech partii najciekawszym przypadkiem i najbardziej moim zdaniem niepokojącym Białoruska Partia Białoruś ugrupowanie założone założone jeszcze w 2007 roku na, przepraszam założone w 27 założone w, w jakby w, w 2000 może inaczej powiem. W 2007 roku została założona organizacja Białoruś, która nie była jeszcze partią polityczną. W kolejnych latach jej liczebność wzrastała. Obecnie ocenia się, że Białoruś liczy sobie około 200 tysięcy członków, ale jakby kolejne próby przekształcenia się w partię polityczną kończyły się niepowodzeniem. Administracja prezydencka odnosiła się do tego projektu z dystansem i dopiero 18 marca ubiegłego roku Białoruś przekształciła się, odbył się zjazd założycielski w Mińsku białoruskiej partii Białoruś. Co ciekawe, prezydent Łukaszenko nie pojawił się na tym zjeździe. Media związane z jego administracją nie komentowały tego wydarzenia. On sam też w żaden sposób się do niego nie odniósł. Co należy odczytywać jako no, dystans wobec tego projektu. Prezydent Łukaszenko zawsze był niechętny tworzeniu partii władzy i tak jest również w przypadku partii Białoruś, która gromadzi nomenklaturę białoruską. Sukces w, zarówno jeśli chodzi o utworzenie partii Białorusi, jak i też sukces tej partii w wyborach do Izby Reprezentantów. Moim zdaniem należy wiązać z skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej. W następstwie tej wojny, a w zasadzie tego, że ona była prowadzona przez Rosję, między innymi z terytorium Białorusi, Białoruś została odcięta od rynków zachodnich. I jakby świadomość negatywnych tego skutków jest na Białorusi bardzo powszechna. Proszę Państwa, taki no, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który nas obwoził po komisjach wyborczych w samym dniu głosowania 25 lutego, tego wskazywał liczne przykłady tego, jak kontakty handlowe białoruskich producentów, na przykład maszyn rolniczych czy nawozów sztucznych w Europie Zachodniej, pozrywały się po 2022 roku. W jednej z komisji, którą odwiedziłem, rozmawiałem z dyrektorem szkoły, w, którym, w której siedzibie mieściła się. Znaczy, w której mieściła się siedziba tejże komisji, który był zarazem przewodniczącym owej komisji. No i on również mówił o tym, że tam po sąsiedzku do tej szkoły działała, czy działa nadal fabryka zajmująca się produkcją jakichś tam artykułów żywnościowych i że ona się zaopatrywała w maszyny potrzebne do produkcji tych artykułów właśnie w Polsce, co po 2022 nie było możliwe. Innymi słowy, białoruska gospodarka, Odczuła sankcje Unii Europejskiej, to, że pozrywały się jej kontakty z Zachodem, i wobec tego wzrosła jej zależność od eksportu i importu z rynku rosyjskiego. Tymczasem, właśnie partia Białoruś jest uważana za blisko związaną z partią Jedna Rosja partią prezydenta Putina i, i pan Oleg Romanow czyli przywódca Białej Rusi jest no ma doskonałe kontakty z jedną Rosją. W związku z tym należy uznać, że ten wzrost znaczenia Białej Rusi jest pochodną wzrostu znaczenia Rosji w polityce białoruskiej, to znaczy w zasadzie wzrostu zależności Białorusi od, od Rosji. Jeśli chodzi o przełożenie jakby wyników poszczególnych partii politycznych na ogólną liczbę mandatów, no to proszę Państwa, po raz pierwszy w historii najnowszej białoruskiego parlamentaryzmu partie polityczne zdobyły większość mandatów w Izbie Reprezentantów. Sama Białoruś zdobyła 46,4% mandatów. Dodając do tego pozostałe trzy ugrupowania, partie kontrolują 63,6% mandatów. To jest bardzo dużo, bo dotychczas reprezentanci partii politycznych byli w zdecydowanej mniejszości w Izbie Reprezentantów. No i moim zdaniem to jest negatywne zjawisko, no bo z polskiego podwórka możemy obserwować, możemy dostrzec negatywny wpływ partii politycznych na spoistość społeczeństwa. Tak, Jeżeli sobie przeanalizujemy, przyjrzymy się wojnie domowej między PiS-a, PO, tym jakimi inwektywami się obrzucają you <laughs> partyzanci, czy to jednej, czy drugiej strony, no to oczywistym staje się, że jakby partie polityczne żywią się podziałami politycznymi, podziałami społecznymi, tak? Polaryzacją społeczną i to dezorganizuje każdą wspólnotę polityczną. No i jakby przewaga białoruskiego systemu politycznego dotychczas polegała między innymi na tym, że tamte partie polityczne miały Zupełnie wtórne znaczenie, i do takiej polaryzacji nie dochodziło. Obecnie ten sukces. Wyborczy Białej Rusi no, stwarza takie niebezpieczeństwo, że taka polaryzacja może się pojawić, no bo jeżeli jedna partia polityczna zwiększy swoją pozycję w białoruskim systemie politycznym, to być może, znaczy z dużym prawdopodobieństwem można prognozować, że pojawi się jakaś partia, która no, nawet jeśli nie będzie jej pozycjonować jako przeciwieństwo Białej Rusi, to będzie jakoś na przykład bardziej liberalna od niej, czy, czy w inny sposób będzie odchylać się od kursu wyznaczonego przez, przyjętego przez Białoruś. No i to stanie się oczywiście takim, takim Political cleavage, jak to się mówi, tak, takim, no linią podziału politycznego, tak, która może zaszkodzić spoistości białoruskiego społeczeństwa. Także te wybory pokazują nam dwie tendencje. Z jednej strony trwa budowa systemu, moim zdaniem, synarchicznego, którego wyrazem zwieńczeniem ma być ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe, czyli taki kolektywny Łukaszenko, tak, gdy prezydent Łukaszenko nie będzie w stanie pełnić już mandatu głowy państwa, no to właśnie rolę takiego stabilizatora i zwornika systemu politycznego może, może zająć ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe, które będzie ciałem kolektywnym i które będzie konsolidowało wszystkie siły, na których dotychczas opiera się białoruski system polityczno-społeczny. Natomiast druga tendencja bardziej niepokojąca to jest właśnie wzrost partii Białoruś, moim zdaniem. No może nawet jeśli nie inspirowany przez Rosję, to, to powiedzmy no partia Olega Aleksandrowicza Romanowa na pewno spogląda na Rosję z no dużą sympatią i dużą dozą, taką chęcią, powiedzmy, zbliżenia się do Rosji. I ta tendencja jest już bardziej niepokojąca. Nie ze względu na dążenie do zacieśnienia stosunków z Rosją, bo to akurat jest bardzo dobre i byłoby wskazane dla Białorusi, ale ze względu na niebezpieczeństwo upartyjnienia białoruskiego systemu politycznego i tamtejszego parlamentu. Co do ogólnych wyników wyborów, to proszę Państwa, może jeszcze warto powiedzieć o frekwencji. Uprawnionych do głosowania było 6 825 985 obywateli Republiki Białoruś. Frekwencja wyniosła 73,46%, innymi słowy zagłosowało 5 14 437 osób. Najniższą frekwencję zanotowano w samym Mińsku, czyli tam, gdzie byłem obserwatorem. Zagłosowało w stolicy Białorusi 61,57%. Najwyższa, co ciekawe, frekwencja, proszę Państwa, była w obwodzie grodzieńskim. Wyniosła tam 77,32%. Ciekawostką taką białoruskiego systemu, polity systemu wyborczego jest możliwość głosowania. Przedterminowego. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w głosowaniu 25 lutego, mogły oddać głos przychodząc do komisji wyborczej w dniach od 20 do 24 lutego, w godzinach między 12 a 19 i wrzucając głos do urny, tak zwanej dosrocznej, przeznaczonej do głosowania przedterminowego. Na całej Białorusi z tej możliwości skorzystało. 2 855 6867 uprawnionych, w mieście Mińsk 389 744 uprawnionych. To głosowanie przedterminowe, jakby było zabezpieczone przed fałszerstwami w ten sposób, że. Pod koniec każdego dnia takiego właśnie głosowania przedterminowego na ścianie komisji wyborczej należało wywieźć protokół dokumentujący jego przebieg, który następnego dnia był zastępowany protokołem z kolejnego dnia, no i tak aż do 25 lutego. Do głosowania przedterminowego była wydzielona odrębna urna, stosownie zapieczętowana ja odwiedzając poszczególne komisje wyborcze mogłem sprawdzić osobiście, że to Rzeczywiście były zapieczętowane, że tam no, jakby na podstawie tego, co byłem w stanie zaobserwować, najprawdopodobniej nie dochodziło do żadnych prób fałszowania wyniku wyborczego. Rzecz jasna, oprócz głosowania w lokalach wyborczych można było też w uzasadnionych przypadkach głosować w swoim miejscu zamieszkania, w przypadku osób ciężko chorych, niepełnosprawnych, tak niezdolnych do opuszczenia swojego mieszkania dwóch członków danej komisji wyborczej na terenie jakby w na terenie na terenie, do którego ta komisja, który przynależał do tej komisji, udawało się właśnie z taką urną wychodną do takiej osoby obłożnie chorej w towarzystwie milicjanta. Co ciekawe, to jest akurat nowy element wprowadzony najprawdopodobniej w obawie przed znaczy w następstwie tych zamieszek z 2020 roku władze białoruskie obawiając się incydentów no, zapewniły takie zabezpieczenie, że właśnie milicjant w towarzystwie dwóch członków komisji wyborczej jechał do osób, które nie mogły dotrzeć do lokalu wyborczego, no i tam taka osoba mogła oddać swój głos. W samych lokalach wyborczych jakby były kabiny do głosowania, były oczywiście urny do głosowania, były spisy wyborców tam w zależności od miejsca zamieszkania, od miejsca zameldowania. Wyborca, wchodząc do danej komisji, legitymował się paszportem bądź też kartą identyfikacyjną bądź też innym dokumentem tam w rodzaju dokumentów wojskowych różnych i tak dalej tak dalej, które potwierdzały tożsamość. Samość, gdzie była, było zdjęcie danego uprawnionego do głosowania, no i otrzymywał. Stosowne karty do głosowania udawał się do urny wyborczej, tam wypełniał te karty, wrzucał je na, do, do, do kabiny do głosowania, przepraszam, udawał się tam, wypełniał te karty, po czym wrzucał je do urny wyborczej. We mnie osobiście wątpliwości wzbudziło, że kabiny do głosowania nie można było zasłonić. Znaczy, wyborca wchodząc do kabiny, wypełniał kartę do głosowania przy odsłoniętej takiej przesłonce, no słońce, którą na przykład u nas można za sobą zasunąć i, i no, jakby nie będąc widzianym z zewnątrz wypełnić kartę do głosowania. Na Białorusi taką możliwość zliczała. Ponieważ zniesiono znaczy, ponieważ zakazane jest filmowanie i fotografowanie kart wyborczych. Władze również obawiały się, że te karty byłyby niszczone, byłoby to dokumentowane, no i później gdzieś rozpowszechniane w mediach społecznościowych, w związku z, tym, z czym... E, zniesiono możliwość głosowania za zasłoniętą przesłonką. No i to moim zdaniem no, rodzi jakoś tam taką presję psychiczną, nie, nie, nie stwierdziłem żadnych, znaczy nie, nie zaobserwowałem żadnych przypadków naruszenia tajności głosowania, to znaczy nad obywatelami głosującymi nikt nie stał im przez ramię, nie zaglądał, a nawet gdy ktoś zbliżał się do do kabiny do głosowania w czasie, gdy wyborca tam był, to jakby członkowie komisji reagowali, tak odsuwali, wykazali odsunąć się takiej osobie. No Ale mimo wszystko jest tutaj jakieś takie poczucie zgrzytu, że te tych kabin do głosowania nie można było zasłonić, gdy ktoś tam wchodził. Można było natomiast w przypadku jakby błędnego wypełnienia Wypełnienia karty do głosowania, gdy wyborca chciał, no zaznaczył coś po prostu nieopacznie, mógł poprosić o wydanie drugiej karty do głosowania. Ta wypełniona błędnie była tam stosownie zabezpieczana i później uwzględniana przy przeliczaniu głosów jako, jako karta zmarnowana. Takie powtórne wydanie karty możliwe było jednorazowo. To znaczy, nie można, niemożliwa nie, 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 nie była taka sytuacja, że ktoś sobie wchodzi do lokalu wyborczego, wypełnia jedną kartę do głosowania źle, bierze następną, później jeszcze następną, jeszcze następną i tak dalej. Nie taki manewr był możliwy tylko jednorazowo, ale no właśnie, gdy ktoś popełnił błąd, to mógł ten błąd naprawić. Specyfiką taką sympatyczną dosyć białoruskiej kultury politycznej zresztą, nie tylko białoruskiej, bo proszę państwa, to samo widziałem swego czasu w Mołdowie, to samo widziałem na Ukrainie. W Rosji nigdy nie obserwowałem wyborów, ale od osób, które tam jeździły, słyszałem podobne opowieści specyfiką kultury politycznej zatem wschodniej Słowiańszczyzny czy ruskiego świata. Jeśli można tak powiedzieć, jest fakt, że w dniu wyborów w, lo, w miejsc w lokalach, gdzie mieszczą się komisje wyborcze, zazwyczaj organizacje, są jakieś takie, no można tam rękodzieło na przykład kupić, można coś do jedzenia sobie kupić, jakaś muzyka gra w tle, czasami występ, są występy jakichś artystów ludowych, no i tak było również w czasie tych wyborów na Białorusi. Tutaj ciekawostką jest, że na konferencji prasowej, o której wspomniałem, że została zorganizowana 24 lutego, czyli w dniu kiedy poprzedzającym wybory, w dniu kiedy przyjechaliśmy do Mińska. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej odpowiadając na pytanie dziennikarza z Rosji, czy to komisje wyborcze urządzają te wydarzenia towarzyszące, odpowiedział, że nie, że to nie. Komisje to instytucje goszczące, organizują właśnie takie różne imprezy kulturalne. W praktyce to jest trochę mniej, że tak powiem, nie jest tak ściśle rozdzielone, no bo tak jak Państwu powiedziałem, wspominając o tym dyrektorze liceum, który się skarżył na załamanie rynków zaopatrzenia fabryki wytwarzającej żywność, bardzo często funkcjonariusze danej instytucji, której siedziba gości komisję wyborczą, są też na Białorusi członkami tej komisji, czyli na przykład będąc w jednej z komisji, która się umieściła w liceum z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania, no tam w komisji spotkaliśmy panią dyrektor tego liceum. Gdy byliśmy w Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, gdzie też się mieściła komisja wyborcza, to pracownicy administracji tej uczelni, nie byli również członkami komisji wyborczej, więc to rozróżnienie jest troszkę takie sztuczne, ale no formalnie komisje wyborcze na Białorusi nie organizują tam żadnych festynów, koncertów, robią to właśnie instytucje goszczące komisje wyborcze. Co proszę państwa jeszcze można powiedzieć o? tych wyborach, Aha, właśnie w Polsce tutaj w, w mediach polskich zarówno takich powiedzmy niższego poziomu, takich bardziej plotkarskich, jak i w tak zwanych poważnych ośrodkach analitycznych, nie wiem, Instytut Europy Środkowej czy Ośrodek Studiów Wschodnich powielano taką plotkę czy pomówienie w zasadzie, że w dniu wyborów ulicami białoruskich miast tam paradowali jacyś uzbrojeni Funkcjonariusze bezpieczeństwa wyposażeni w broń automatyczną, w broń długą, że miała miejsce taka militaryzacja przestrzeni publicznej w dniu głosowania i w dniach poprzedzających i następujących po tym głosowaniu. Ja, proszę Państwa, zwiedzałem Mińsk 24 lutego, czyli w dzień poprzedzający wybory, i przez cały dzień 26 lutego też chodziłem po Mińsku i nie widziałem ani jednego. I go. takiego patrolu uzbrojonego w broń automatyczną w ogóle zresztą nie widziałem zbyt wielu funkcjonariuszy znaczy żadnych innych formacji niż milicja nie widziałem a milicję widziałem tylko na przykład gdzieś tam na skrzyżowaniu prawda jakiś tam przed jakimś budynkiem typu tam ministerstwo czy coś takiego stało strażnik i pilnował ale nie było żadnych patroli uzbrojonych w broń nie było żadnej takiej atmosfery Sfery mobilizacji, czy jak to jeden z ośrodków pseudoanalitycznych w Polsce określił, że te wybory były specjalną operacją wojskową. Bzdura, proszę Państwa. Mińsk wyglądał dokładnie tak, jak wygląda zapewne w każdy inny dzień roku. Natomiast no wśród komisji, które odwiedziliśmy jako obserwatorzy międzynarodowi, była również komisja numer 478, mieszcząca się w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej na Alei Niepodległości 105 na prospekcie niezależności. To jest komisja, w której tradycyjnie głosuje prezydent Aleksandr Łukaszenko. No i myśmy się tam pojawili nieprzypadkowo zresztą. W czasie, gdy właśnie prezydent był w tej komisji, żeby oddać swój głos, i kiedy po już oddaniu głosu wystąpił na konferencji prasowej. Miałem przyjemność wysłuchać tej konferencji prasowej. No i rzeczywiście przed wejściem na teren Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej poddano nas dość takiej szczegółowej kontroli pod kątem tego, czy jakiejś tam broni nie wnosimy, czy coś w jakiś sposób nie zagrażamy, Bezpieczeństwu prezydenta, no ale to było uzasadnione obecnością głowy państwa. Podejrzewam, że gdyby ktoś e, no, chciał się pojawić w pomieszczeniu, gdzie na przykład Andrzej Duda by głosował, czy, no, nie wiem, Emmanuel Macron na przykład, czy Joe Biden, to również e, służby bezpieczeństwa poddałyby gości swojej rewizji. E, także tutaj no, Białoruś się w niczym nie, niczym nie różni od innych poważnych państw świata, które chronią po prostu swoją głowę państwa, żadnej militaryzacji życia publicznego na Białorusi nie ma. Co do samej obsługi wyborów, to proszę państwa, trochę zgubiłem wątek na początku, ale wspomniałem, że 24 lutego odbyła się właśnie konferencja prasowa Igora Wasiliewicza Karpienki, czyli przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej. Ona się odbyła o godzinie 15 i, i tam również byłem obecny wraz z pozostałymi obserwatorami. Zagranicznymi. 25 lutego, czyli w samym dniu głosowania, podobne konferencje przewodniczącego Karpienki odbyły się o godzinie 10, o godzinie 15 i o godzinie 19. Oprócz konferencji przewodniczącego Karpienko miały miejsce również trzy konferencje sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej Eleny Anatolijewny Wałdowskiej. One się odbyły o trzy odpowiednio o 17.00 i o 21.00. I proszę Państwa, jeszcze 26 lutego, czyli w dzień już po wyborach, również o godzinie 2.00 w nocy i następnie o 14.00 wczesnym popołudniem odbyły się konferencje przewodniczącego Karpienko, który informował o wstępnych wynikach. Wyborów. Poza tym do naszej dyspozycji, jako obserwatorów zagranicznych, było przez cały czas telefoniczne centrum informacyjne Centralnej Komisji Wyborczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, można było się kontaktować z tą, że właśnie na ten numer telefonu i tam takie pytania zadawać jeśli oprócz oczywiście obserwatorów właśnie może jeśli chodzi o obserwatorów zagranicznych to proszę państwa ich było z zagranicy w sumie przyjechało zaraz państwu powiem bo, bo zapomniałem w tej chwili liczbę ale o jakby Najwięcej było, jak wspomniałem, ze wspólnoty niepodległych państw obserwatorów, i to było dokładnie, żebym tutaj liczbę mógł Państwu podać. No, może wrócimy do tego za chwilę, bo teraz nie mogę tutaj znaleźć sobie. Notatek, gdzie te liczby wynotowałem. W każdym razie oprócz, oprócz obserwatorów zagranicznych były oczywiście byli również oczywiście zaangażowani obserwatorzy z samej Białorusi, tych z Białorusi było 45 505 w skali całego kraju. W Mińsku szczerze mówiąc, nie sprawdziłem, ale w tych komisjach, które odwiedziliśmy, pytałem, właściwie w każdej komisji w ogóle za oddzielnym stołem siedzieli właśnie tak zwani obserwatorzy społeczni, czyli obserwatorzy spośród samych Białorusinów, i jak wchodziliśmy do tych komisji, no to ja zawsze pytałem, jakie oni organizacje reprezentują. To byli jakby obywatele, którzy zebrali stosowną liczbę podpisów pod swoimi kandydaturami do komisji wyborczej, czyli delegowani, tak jakby przez grupy. Obywateli, poza tym delegowani przez partie polityczne, przez mm, kolektywy pracownicze, czyli załogi pracownicze, można to mm, chociaż załogi pracownicze to może nie jest cisłe określenie, ponieważ niekiedy załogi kilku zakładów pracy mogą formować jeden kolektyw pracowniczy i delegować właśnie swojego obserwatora do komisji wyborczych poszczególnych. No i poza tym białoruskie organizacje społeczne, takie na przykład jak Białoruski Republikański Związek Młodzieży, Białoruski Związek Kobiet, Białoruski Fundusz Pokoju, Białoruski Społeczny Związek Weteranów, czy Federacja Związków Zawodowych Białorusi. Eee, oprócz właśnie op Obserwatorów białoruskich, którzy byli we wszystkich odwiedzanych przez nas komisjach i podejrzewam, że w skali, znaczy w pozostałych miejscach kraju mogło wyglądać to podobnie. Było, jak wspomniałem, byli też obserwatorzy zagraniczni. Znalazłem tutaj liczby, które sobie wynotowałem. To było 294 dokładnie rzecz biorąc, obserwatorów, tak zwanych niezależnych, czyli niedelegowanych przez żadne oficjalne organy. Było 23 z Polski. Było pięciu obserwatorów, 14 obserwatorów oprócz tych, dwu, znaczy w tej grupie 294 było 23 niezależnych, 14, 14 reprezentujących organy wyborcze innych państw, czyli komisje wyborcze po prostu z innych państw, 22 obserwatorów z szanghajskiej organizacji współpracy i 235 ze wspólnoty niepodległych państw, w tym międzyparlamentarne zgromadzenie państw. Uczestników Wspólnoty Niepodległych Państw reprezentowało 44 obserwatorów. Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Układy o Bezpieczeństwie Zbiorowym, 12 obserwatorów. Zgromadzenie Parlamentarne Związku Białorusi i Rosji, 25 obserwatorów. Natomiast Stały Komitet Państwa Związkowego, czyli Państwa Białorusi i Rosji, 4 obserwatorów. Ja, proszę Państwa, w tej. Komisji, w, w komisji, gdzie spotkaliśmy prezydenta Łukaszenkę, spotkałem akurat i, i tam przez chwilę miałem okazję porozmawiać z obserwatorami z Organizacji Współpracy. To był dwóch, dwóch mężczyzn, takich młodych, z. Tadżykistanu i, i bodajże dziewczyna z Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli dobrze pamiętam. I jakby te ci obserwatorzy delegowani przez organizacje międzynarodowe, przez WNP, znaczy Wspólnotę Niepodległych Państw i szanghajską organizację współpracy, mieli trochę bardziej skomplikowane zadanie niż my, jako obserwatorzy niezależni, ponieważ oni mieli takie takie protokoły do wypełniania. Tam było na przykład, czy w danej komisji wyborczej są plakaty odpowiednio informacyjne, czy one są tam odpowiednio w odpowiednim miejscu wywieszone, tak, czy tam prawda, urny są odpowiednio ustawione i tak dalej, i tak dalej. Oni mieli całe takie pliki papierów i to właśnie odwiedzając kolejne komisje wypełniali poszczególne rubryki. No i, i proszę Państwa 26 lutego odbyły się też dwie konferencje prasowe właśnie obserwatorów ze szanghajskiej organizacji współpracy i obserwatorów ze wspólnoty niepodległych państw odbyły się wczesnym popołudniem no i tam oni na podstawie tych, tych wypełnionych przez siebie protokołów no, zreferowali przebieg, przebieg wyborów. Wspomniałem Państwu, że oprócz wyborów do Izby Reprezentantów, wybierano też deputowanych rad lokalnych. Konkretyzując to stwierdzenie, to chodziło o 12 tysięcy dokładnie rzecz biorąc 514 deputowanych, 1284 lat, rad lokalnych. Wśród nich było 388 deputowanych, sześciu obwodów państwa i miasta Mińska. 3434 deputowanych rejonowych, którzy zasiadają w 118 radach rejonowych, 373 deputowanych miejskich w miastach obwodowych, którzy zasiadają w 10 radach miast obwodowych, 223 deputowanych miejskich w miastach rejonowych, zasiadających w 14 radach miast rejonowych, i 63 deputowanych osad, zasiadających w 8 radach osad, czyli tych pasjołków. O których Państwu mówiłem. Ja to tłumaczę jako osada, ale może nie jest to takie do końca precyzyjne. To jest coś pomiędzy osiedlem, takim małym miasteczkiem, wsią. Najwięcej deputowanych jest, było wybieranych do rad wiejskich 8033 deputowanych, którzy zasiadają w 1127 radach wiejskich. I proszę Państwa, te wybory właśnie do Izby Reprezentantów. I dorad lokalnych zostały skomasowane w jednym dniu głosowania. Dokładnie to się, ten 25 lut lutego został jakby tak nazwany jednym dniem głosowania, a in gałosowania i to jakby te, ta, takie urządzenie wyborów nastąpiło w oparciu o rozporządzenie prezydenta Białorusi numer 367 wydane 20 listopada 2024 roku. W oparciu o artykuły 67 rozdziału, tytułu pierwszego rozdziału trzeciego Konstytucji i 147 rozdziału dziewiątego Konstytucji Republiki Białoruś. Także to jest nowa instytucja. Wcześniej wybory do rad lokalnych i wybory do Izby Reprezentantów były w różnych terminach właśnie od 20 listopada 23 roku, czyli od dnia wydania tego rozporządzenia numer 367 są organizowane w tak zwanym jednym dniu głosowania, czyli no w przypadku bieżącego roku to było właśnie 25 lutego. I tuż jeszcze można mógłbym państwu powiedzieć o wyborach. Może o jeszcze kwestii frekwencji, otóż i, i jak, jak to wyglądało na poziomie komisji wyborczych. No, proszę Państwa, ja odwiedziłem sześć komisji wyborczych i taka liczba została określona właśnie jako optymalna dla możliwości efektywnego obserwowania wyborów na podstawie doświadczeń, Misji obserwacyjnych Wspólnoty Niepodległych Państw i Organizacji Współpracy Wcześniejszych Takich Misji Obserwacyjnych. Oni tam na podstawie doświadczeń swoich obserwatorów doszli do wniosku, że jeżeli członek misji obserwacyjnej odwiedza więcej niż 5 do 6 komisji, to no, zaczyna mu się rozpraszać uwaga. Tak tam nie zwraca i on pewnych faktów. W związku z tym no, uznano, że optymalne jest. Odwiedzanie pięć, pięciu, sześciu, maksymalnie siedmiu komisji wyborczych. Ja byłem akurat w sześciu. To, była, to, były, to były komisje wyborcze na terenie miasta Mińsk, liczącego sobie 2 miliony mieszkańców, także będącego no, największym ośrodkiem urbanistycznym w Białorusi, odrębną jednostką administracyjną. W tych komisjach wybierano radnych miasta Mińsk i, i deputowanych do Izby Reprezentantów. No i proszę Państwa, jakby ze względu na, na powiedzmy niepokoje, tak, które nastąpiły po wyborach prezydenckich 2020 roku, no niektórzy członkowie komisji, członkowie niektórych komisji wyborczych na przykład niechętnie zezwalali na fotografowanie się. Dlaczego? Ponieważ po roku 2020, po tych wyborach prezydenckich, których nie uznała Svietłana Cichanouska i jej mąż, osadzony obecnie w areszcie białoruskim, jakby secesję od, od państwowości białoruskiej dokonały dla takiej secesji też część funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, którzy wynieśli ze sobą bazy danych Komisji Wyborczych i później to było wykorzystywane przez białoruską opozycję do zastraszania członków Komisji Wyborczych, na przykład dzieci byłego i w ogóle osób Związanych z aparatem państwowym, na przykład e, dzieci jeszcze takie, no, w wieku tam, e, prawda, 10-12 lat, e, m, Władimira Makija, byłego nieżyjącego już ministra spraw zagranicznych Białorusi, dostawały smsy tam w rodzaju umrzesz, prawda, czy tam szykuj się na śmierć, e, i tak dalej, i tak dalej. Ich e, zdjęcia były gdzieś tam w białoruskiej infosferze powielane jako osób do skasowania w cudzysłowie. No i to robili właśnie ci funkcjonariusze bezpieczeństwa, którzy poparli opozycję, którzy poparli cichanowską. Związani byli z, z tą częścią opozycji, która ostatecznie tam w Polsce na Litwie znalazła dla siebie przy tulisku. Dlatego, dlatego no, był nawet taki jakby taki epizod, że, że rozważano, aby nazwiska członków komisji wyborczej nie, wyborczych nie były ujawniane, o ile mi wiadomo, to w tych wyborach 25 lutego czegoś takiego nie było. No i w kilku przypadkach ja sobie zrobiłem zdjęcia z członkami komisji wyborczych, aczkolwiek no nie zamierzam ich upubliczniać, chociaż same Sami przedstawiciele Białorusi, z którymi rozmawiałem, mówili, że nie ma żadnych przeciwwskazań, no ale, ale skoro te jakby działania tak zwanej opozycji demokratycznej mają charakter w istocie terrorystyczny, no to lepiej dmuchać na zimne. W każdym razie właśnie taki problem na Białorusi występuje, no że ci, którzy kontestują wybory, którzy kontestują tamtej system polityczny posługuje się takimi działaniami terrorystycznymi w istocie, zastraszaniem ludzi, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach i chcą je, chcą je współorganizować. I proszę państwa, jeszcze w ramach może takiego podsumowania, białoruskie wybory, czy wybory na Białorusi do Izby Reprezentantów z racji tego, że no, tamtejszy system moim zdaniem zmierza w kierunku, nie wiem, można to nazwać demokracją nieliberalną, ja to nazywam synarchią. Eee, jakby nie. Hmm. No nie wyglądają tak jak, tak, jak wyglądają w krajach liberalnych, to znaczy tam nie ma na przykład perspektywy alternacji wyborczej, że jakaś grupa rządząca zostanie zastąpiona przez grupę przeciwną. Nie ma w związku z tym też takiej, powiedzmy, agitacji polegającej na, na podgrzewaniu konfliktu politycznego. Istotą wyborów białoruskich jest mobilizacja, mobilizacja społeczna, mobilizacja patriotyczna. jest Najistotniejszym elementem jest frekwencja, a nie wygrana tej czy innej partii politycznej. No i też w gdzieś tam w tle jest przekrój społeczny kandydatów, którzy są. Wybierani. I tutaj, proszę Państwa, wyborca białoruski jest moim zdaniem dość konserwatywnym wyborcą, ponieważ deputowani do Izby Reprezentantów, no, dotychczas przynajmniej było tak, że partie polityczne były, miały tam szczątkową reprezentację. Teraz, jak Państwu mówiłem, Białoruś przełamała w jakiejś mierze tę tendencję, ale Białoruś też jest formacją nomenklatury białoruskiej, tak, formacją aparatu państwowego, w związku z tym w sensie społecznym nie odchyla takiego ogólnego profilu, ogólnego przekroju społecznego deputowanych. Natomiast ten przekrój jest taki, że 40% Wybranych 25 lutego deputowanych do Izby Reprezentantów to są funkcjonariusze państwowi. Dalszych 26% to są osoby, które zajmują się zawodowo nauką, edukacją, kulturą, no czyli też można powiedzieć pracownicy umysłowi. Dwie trzecie składu Izby Reprezentantów ósmej kadencji, czyli tej właśnie wybranej 28 lutego, no zajmuje się pracą intelektualną, tak ma doświadczenie. W administracji, w prawie, w finansach. 43% spośród wybranych to deputowani Izby Reprezentantów lub Rad Lokalnych poprzedniej kadencji, no, czyli też osoby mające doświadczenie w pracy państwowej. Tylko proszę Państwa jeden spośród deputowanych wybranych 25 lutego miał mniej niż 31 lat. To był jakiś tam człowiek wybrany z obwodu mochylewskiego, jeśli dobrze pamiętam. Że deputowany do Izby Reprezentantów, taki statystyczny jest no, z człowiekiem w średnim wieku, tak z doświadczeniem w pracy państwowej, jest urzędnikiem na ogół, nie jakimś aktywistą, zideologizowanym czy zawodowym funkcjonariuszem partyjnym. No i to, proszę Państwa, też należy oceniać moim zdaniem pozytywnie, no bo w takim w moim przekonaniu. Pożądanym ustroju, jeżeli w ogóle mielibyśmy dopuścić istnienie parlamentu. Ja osobiście jestem zwolennikiem na przykład e, jakichś nawiązań do organizacji politycznej narodu e, znanej z myśli Bolesława Piaseckiego, ale jeżeli mielibyśmy rozważać jakiś system polityczny, w którym istnieje parlament, no to ten parlament nie powinien być forum artykułowania jakichś e, wizji ideologicznych, tylko miejscem, gdzie pisze się ustawy, e, gdzie uchwala się budżet, e, tak, e, także powinni tam być e, ludzie tam no powiedzmy nudni, nawet jeśli można tak powiedzieć szarzy urzędnicy, tak znający się na, na prawie, znający się na administracji, znający się na finansach, którzy byliby w stanie w tym, w tym zakresie wykonywać rzetelną pracę. No i tak to właśnie wygląda. Na podstawie moich obserwacji mogę domniemywać na Białorusi w białoruskiej Izbie Reprezentantów. Moim zdaniem to jest, to jest korzystniejszy wariant parlamentaryzmu niż parlamentaryzm upartyjniony, jak w liberalnych państwach Zachodu. Podsumowując, w związku z tym ten dzisiejsze wydanie przeglądu geopolitycznego, no to proszę Państwa. Białoruś, wybory na Białorusi, moim zdaniem, utrzymane są w logice demokracji nieliberalnej demokracja tam jest no bo izba reprezentantów jest wyłaniana w wyborach powszechnych i te wybory odbywają się zgodnie z białoruskim prawem są wolne, równe, tak powszechne, tajne pomimo tego, że te no jak to się nazywa nie urny tylko kabiny do głosowania nie można było ich przesłaniać, ale, ale mimo wszystko nie zaobserwowałem żadnego przypadku naruszenia tajności do głosowania. Także no, te pięcioprzymiotnikowe pięcioprzymiotnikowa zasada wyborcza została, zasady wyborcze są utrzymane na Białorusi, więc to jest demokracja, natomiast nie jest to demokracja liberalna, tak jak na zachodzie. Nie mamy do czynienia na Białorusi z atomizacją społeczną, z antagonizowaniem różnych grup społecznych na bazie ideologii, na bazie partii politycznych. Nie mamy wreszcie do czynienia ze zdominowaniem państwo przez kapitał, jak to jest w państwach liberalnych. Jest to demokracja nieliberalna, taka o której na przykład jeszcze tam w 2014 roku mówił jako o czymś pożądanym premier Węgier Wiktor Orban. Demokracja nieliberalna która, moim zdaniem, wpisywana jest w logikę synarchii, czyli czegoś, co dopiero tworzy się na Białorusi, co, jak Państwu mówiłem, ma wieńczyć ów kolektywny Łukaszenko, czyli ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe, no czyli organ, tak prawda, korporacyjny, można powiedzieć, tak, gdzie będą różne segmenty państwa społeczeństwa reprezentowane koordynowana ich działalność będzie tak w kierunku budownictwa państwowego. Tak, aby po ewentualnym zaniemożeniu czy śmierci prezydenta Aleksandra Łukaszenki oby żył jak najdłużej. Oczywiście no, białoruski system polityczny się nie rozsypał, tak jak ma to miejsce w przypadku, czy miało to, Miejsce w przypadku tak zwanych państw autorytarnych. Tak, frankizm nie przetrwał śmierci generała Franco, salazaryzm nie przetrwał śmierci um, um, właśnie Salazara. Tam, um, markosizm na Filipinach nie przetrwał obale um, odsunięcia od władzy Markosa i tak dalej. Prezydent Łukaszenka po 20, Łukaszenko po 2022 2020 roku pracuje nad tym, aby um, wypracować taki system polityczny, który by Przetrwał jego ewentualne no, zaprzestanie sprawowania przez niego władzy. I miejmy nadzieję, że mu się to uda. Jeszcze, proszę państwa, jeden element, o którym zapomniałem, a który w zasadzie tutaj powinien nas zaciekawić. Otóż na Białorusi, o ile jakby czynne prawo wyborcze posiadają Posiadają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat o tyle bierne prawo wyborcze do Izby Reprezentantów przysługuje obywatelom Republiki Białoruś, stale zamieszkującym na terytorium kraju, którzy ukończyli 21 lat, ale komisje wyborcze nie są tworzone za granicą, zgodnie z reformą kodeksu wyborczego. To oczywiście ma na celu no, zapobieżenie jakimś ekscesom, które mogłaby wszczynać emigracja białoruska, która w przeważającej swojej części jest nastawiona antyłukaszenkowsko, ale też proszę Państwa Prawo wyborcze nie przysługuje biały, mieszkańcom Białorusi, którzy posiadają bądź to obywatelstwo innego państwa, bądź też jakieś dokumenty państw trzecich dające im przywileje ze względów politycznych, przynależności religijnej, czy przynależności narodowej. No i de facto dotyczy to m.in. karty Polaka, którą zgodnie ze zmienionymi przepisami białoruskimi od lipca 2023 roku jej, jej posiadacze muszą zgłaszać jej posiadanie władzom białoruskim. Do stycznia 2024 zrobiło to około 70 tysięcy osób. Osoby, które posiadają kartę Polaka nie mogą kandydować do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi. Natomiast w w wyborach dorad lokalnych, proszę Państwa, to też jest ciekawostką na mocy dwustronnej umowy między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi mogą kandydować obywatele Federacji Rosyjskiej stale zamieszkujący na terenie Republiki Białorusi. W drugą stronę też to działa, to znaczy obywatele białoruscy stale zamieszkujący na terenie Federacji Rosyjskiej mogą kandydować do tamtejszych samorządów na terenie jednostek samorządowych, których zamieszkują w, w sposób ciągły. Nie działa to już w wyborach do Izby Reprezentantów, to znaczy obywatele. Federacji Rosyjskiej oczywiście nie mogą ani kandydować, ani no nie mogą wystawiać swoich kandydatur do, do Izby Niższej Parlamentu Białoruskiego. To tak na, na marginesie. Jeszcze może uwaga nie tyle z samych wyborów, co z samej wizyty na Białorusi. Proszę Państwa, tam miałem okazję porozmawiać z no, kilkoma Białorusinami, którzy Bądź to wyemigrowali do Polski, tak, I jechali ze mną na przykład autokarem, bądź też marzyli o tym, żeby opuścić się Białoruś. No i jakby mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest pewna grupa, Młodych Białorusinów, którzy bardzo negatywnie odnoszą się do tamtejszego systemu politycznego, również do Federacji Rosyjskiej, którzy są zapatrzeni w zachód i w tamtejszy konsumpcyjny styl życia i no, taką pogoń za dobrobytem materialnym. Więc jest to jakiś tam problem dla, dla władz białoruskich. Ja proszę Państwa rozmawiając między innymi o ale właśnie z drugiej strony poznałem też bezpośrednio, a w niektórych przypadkach znaczy w dwóch przypadkach słyszałem pośrednio o Polakach, którzy wyemigrowali z Polski bądź też z Zachodu, szerzej pojętego na Białoruś właśnie, ze względu na przykład na e, politykę rodzinną prowadzoną w krajach Zachodu, w Anglii na przykład, e, czy ze względu na, na politykę kredytową, tak, na... na e, no na przykład jeden z, z tych, którzy wyemigrowali, to był rolnik dawny w Polsce, którego tam mm, ścigały różne, prawda, za. za... Kredyty ścigały go różne instytucje, które zaciągnął na poczet plonów, których nie uzyskał ze względu na klęski żywiołowe. Taki ktoś w rodzaju Knurowskiego, prawda, który no, nie był w stanie prowadzić działalności w Polsce i w związku z tym znalazł się na Białorusi. Ale są też jakby osoby, poznałem osobiście takich, którzy, którzy wyemigrowali ze powodów czysto światopoglądowych na Białoruś. No i proszę Państwa, Rozmawiałem też, miałem też okazję rozmawiać z działaczami Związku Polaków na Białorusi, tego prawdziwego, czyli tego uznanego przez władze, nie tego, tej, tej atrapy organizowanej przez polskie służby z panią Angeliką Borys na, jako, jako szyldem tej, tej atrapy. Ja rozmawiałem z tymi, którzy którzy są działaczami tego legalnego związku, który ma tam prawda, no, tysiące działaczy, tak, swoje siedziby i jest pełnowartościową organizacją. No i na szczęście wśród Związku Polaków na Białorusi nie ma żadnych tam tendencji nie wiem, rewizjonistycznych co do granic czy coś takiego. To są ludzie, którzy określają się mianem obywateli Białorusi polskiego pochodzenia, no i to jest moim zdaniem słuszne i rozsądne. Natomiast też w tych rozmowach i z wrażeń ogólnie z, z wyjazdu na Białoruś. No, wyniosłem taką myśl, że o ile na przykład w Polsce, proszę Państwa, bardzo jest nakręcana taka propagandowa nagonka na Chiny. Także Chiny tam chcą zdominować Zachód, Chiny chcą nas uzależnić i tak dalej, i tak dalej. Na Białorusi wręcz przeciwnie. Występuje duża otwartość na Kraje azjatyckie, m.in. na Chiny. W Mińsku funkcjonuje liceum z językiem chińskim jako dodatkowym językiem nauczania. Główne instytucje białoruskie i niektóre instytucje kulturalne. Oprócz wersji białoruskojęzycznej i rosyjskojęzycznej swoich stron internetowych, i angielskojęzycznej, mają też wersje chińskojęzyczne. Także na Białorusi jest duże, duże zainteresowanie tym horyzontem eurazjatyckim, i myślę, że to jest szansa właśnie dla Białorusi, że ktoś, kto z Zachodu będzie chciał rzetelnie poznać Azję. No będzie mógł na ten temat informacje właśnie znaleźć na Białorusi, nie w przekłamanych polskich mediach, nie gdzieś na Zachodzie, gdzie Chiny obsadza się w roli czarnego luda, ale właśnie na Białorusi, gdzie zaczyna się wyraźnie Chiny, przypadek chiński studiować. W ogóle proszę zwrócić uwagę, że nazwa ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe no jako żywo przypomina nazwę chińskiego parlamentu, ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych. Chiński parlament też nie pochodzi z wyborów powszechnych. Tak jest, Ma taką quasi-korporacyjną strukturę, tam element wojskowy jest reprezentowany, samorządy poszczególnych części kraju wybierają w wyborach pośrednich delegatów właśnie na, na ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, więc być może tutaj również inspiracja ustrojowa przypadkiem chińskim występuje, ale na zainteresowaniu Chinami ten zwrot Białorusi na Wschód się nie kończy. Na koncercie, na przykład, na którym byliśmy zaproszeni do, do białoruskiego teatru Opery i Baletu, wystąpiła mnie między grupa z Baszkirgi z takim repertuarem taneczno-wokalnym. No bardzo eurazjatyckim, można powiedzieć, tak bardzo takim. Mającym charakter taki, powiedzmy, to, taki drapieżny, potroszę, tak, taki agresywny, męski taniec, można powiedzieć. Tam, no też oczywiście tancerki były, ale, ale jakby ten zespół odtwarzał historię jakiegoś tam feudała azjatyckiego, i właśnie i, i tancerze odgrywali rolę wojowników, więc też jakaś taka wrażliwość na elementy eurazjatyckie występuje. W dzisiejszej kulturze publicznej Białorusi. Wreszcie ostatni, proszę Państwa, element. Coś, co no, dla, dla mnie na przykład było bardzo przyjemne i co było doskonale widoczne na tym koncercie. Bardzo duży dużą uwagę przywiązują Białorusini do swoich korzeni etnicznych, do słowiańszczyzny. Tam wzornictwo etniczne, prawda, jakieś elementy pochodzące z haftu ludowego, no są wszechobecne praktycznie. W hotelu na przykład, gdy, gdzie otrzymaliśmy zakwaterowanie, tam w prezencie jakieś chusteczki otrzymaliśmy, takie we, we wzorki ludowe. To wzornictwo ludowe jest w, w supermarketach. Jest jest w przejściach podziemnych, jest na afiszach i plakatach różnych przedstawień, które bardzo często właśnie zapowiadają imprezy inspirowane mocno kulturą ludową. I podobnie na tym koncercie, który był takim przekrojem, prezentacją, można powiedzieć, tożsamości białoruskiej, też tam mniej więcej 50% to były różne odwołania do prawda, takiej kultury ludowej, gdzieś tam w tle jakieś. Jakieś symbole lasów były tak, no, takie, bardzo, bardzo silnie zakorzenione, właśnie w środowisku życia Słowian wschodnich i w ich, w ich zdobnictwie, w ich etnicznej wytwórczości. Te, te, te elementy kultury, współczesnej kultury białoruskiej są, są jakby, no takie wątki są tam obecne i bardzo silnie akcentowane. Jeszcze jeden element na marginesie. Proszę Państwa, wspomniałem, że takim centralnym punktem polityki historycznej, jeśli można tak powiedzieć, Białorusi jest Wielka Wojna Ojczyźniana. Otóż pod, w przejściu podziemnym pod Placem zwycięzców w Mińsku, na, placem zwycięstwa, przepraszam, w Mińsku, na którym płonie wieczny ogień poświęcony bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, znajdują się takie grafiki przedstawiające żołnierzy Armii Czerwonej walczących. Um, z niemieckim najeźdźcą. No i proszę państwa, tam jakichś akcentów komunistycznych, marksistowskich raczej jest nie wiele. Są czerwone flagi, natomiast nie ma nic tam o zwycięstwie światowego komunizmu. Jest raczej pokazana natomiast powiedzmy no takie powszechna mobilizacja ludu, który opiera się inwazji na swoją ojczyznę. Tak? I w ten sposób wydaje mi się, że na Białorusi rozumiana jest, rozumiane jest doświadczenie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ja proszę Państwa byłem między innymi w takim mauzoleum w Trościeńcu poświęconym spalonym wsiom białoruskim przez właśnie niemieckiego najeźdźcę. Głównym elementem tego mauzoleum jest pomnik upamiętniający ofiary tych masakr. No jest bardzo artystycznie naprawdę dopracowany. Tam pokazuje, przedstawione są symbolicznie takie postaci za tam przywiązane jakby z komione drutem kolczastym, tam jeszcze jakby inne elementy takie sugerujące, że, że oni są uwięzieni, te postaci z pomnika. No i właśnie no chodzi o to, że, żeby upamiętnić ofiary spalone we wsiach pacyfikowanych przez, przez żołnierzy niemieckich. Więc jakby w moim przekonaniu pomimo, że Białoruś nigdy nie odżegnała się oficjalnie od... Doświadczenia marksizmu, to ten, ten marksizm gdzieś tam w tle, można powiedzieć, no coraz, coraz mniej wyraźny jest, natomiast coraz silniej akcentuje się taki element ludowy, właśnie narodny, można powiedzieć. Także to naród białoruski, tak, lud białoruski tam zmagał się z okupantami i najeźdźcami. Więc nawet ta wielka wojna ojczyźniana, Czyli epizod całkiem współczesnej historii, też jest odczytywana na Białorusi przez pryzmat kultury ludowej, tak, takiej etnicznej, można powiedzieć, co, co jest naprawdę bardzo sympatyczne i nawet elementy jakby wspominające doświadczenie. Wielkiej wojny ojczyźnianej, wplecione w ten koncert, o którym już wspominałem wielokrotnie, były naprawdę bardzo poruszające. To jest, no to, było wybitne, to była wybitna kreacja artystyczna, i nawet dla kogoś, dla kogo. Doświadczenie wielkiej wojny ojczyźnianej jest czymś zupełnie zewnętrznym, bo przecież doświadczenie historyczne Polaków jest zupełnie inne niż Białorusinów, i dla nas no, tam mówienie o wyzwoleniu jest no, czymś troszkę dwuznacznym, wątpliwym. No to nawet dla, dla kogoś, kto wyrasta z zupełnie innego doświadczenia historycznego, kto wyrasta z kraju, którego pamięć historyczna jest zupełnie inna, ten przekaz białoruski jest. Jest, jest rzeczywiście bardzo Sugestywne. I, I myślę, że w ramach tego nowo budowanego synarchicznego ustroju politycznego i nowo kreowanej tożsamości białoruskiej, właśnie element ludowy, rozumiany zarówno jako odwołanie do korzeni słowiańskich, do kultury słowiańskiej, jak i też element e, historii najnowszej w postaci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, e, no będą bardzo ważnymi komponentami i są. Bardzo ważnymi komponentami. I w zasadzie, no cóż, chyba, chyba na tym mogę zakończyć swoją, swoją taką relację mówioną z wizyty na Białorusi. Też na moim blogu w, w, w kolejnych. Tygodniach ukaże się wersja pisemna, więc jeżeli ktoś chciałby w takiej formule bardziej uporządkowanej się z tymi spostrzeżeniami zapoznać, to zapraszam na swój blog. Oczywiście też zachęcam do wsparcia mojej zrzutki, jeżeli ktoś chciałby. Przyłożyć się do, do zakupu czasopism specjalistycznych czy portali specjalistycznych, na podstawie których przygotowywał będę kolejne audycje w ramach przeglądu geopolitycznego, to będzie mi bardzo miło. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu. Do widzenia.